Bardzo piękne wspomnienie Joachima i Anny i bardzo piękne słowo. Słowo przede wszystkim, którym są te postaci, Joachim i Anna, dziadkowie Chrystusa, rodzice naszej Matki. Słowo pełne pociechy, bo my często borykamy się z naszą historią, patrzymy na nasze dzieci, może na wnuków i jesteśmy rozdarci, bo widzimy, że ich życie idzie w zupełnie innym kierunku. Często patrzymy się na ich życie i możemy medytować nasze własne grzechy, błędy, które popełniliśmy. I to nas może trochę przerażać, napawać smutkiem. Wiemy, że historii nie można odwrócić, że tych błędów nie można wymazać, tych naszych grzechów, które przekazaliśmy naszym dzieciom, nie można anulować. Historia się wydarzyła. Ale prawdą jest to, że to Bóg jest gwarantem naszej historii. I nasza historia, chociaż jest pełna grzechów, naszej słabości, tak zaczynamy każdą Eucharystię, prawda? Kiedy mówimy, że stajemy w szczerości wobec Boga i uznajemy naszą słabość. Uznajemy, że jesteśmy prochem, że wiele razy tracimy Ducha Świętego i nasze życie jest tak ziemskie, tak pełne tej słabości, naznaczone naszym gniewem, zazdrością, czymkolwiek chcesz. To Bóg bierze ten proch w swoje ręce. Bóg daje swojego Ducha Świętego. Bóg jest gwarantem. Kiedy przychodziliście do ołtarza i ślubowaliście sobie jako on i ona, że ja ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, że Cię nie upuszczasz do śmierci. Mówiliście potem, tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. Prawda? Tak mi dopomóż. To znaczy, ja ślubuję, ale wiem, że jestem kruchy, wiem, że jestem prochem, wiem, że dzisiaj ślubuję, a jutro to, co mówię dzisiaj, że ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość, będę musiał artykułować poprzez słowa, które będę wypowiadał do tej drugiej osoby, poprzez takie czyny i wiem, że będę zawodził, bo jestem słaby. Bo kiedy mówię, że Cię kocham, to tak naprawdę krzyczę, kochaj mnie. Kiedy mówię, że będę Cię szanował, to tak naprawdę pragnę, żeby ta druga osoba nas szanowała. I to całe nasze ślubowanie opieramy nie o naszą wyjątkowość, że my damy radę, ale dlatego, że opieramy się o tego, który jest wierny, który kiedy powie amen, to jest wierny, niezależnie od tego, co się dzieje w naszym życiu. Pan Bóg nie cofa nigdy swojej ręki. Jest takie piękne słowo, to objawienie się Boga na górze Synaj. Mnie zawsze porusza. Wobec grzechu Bóg objawia, kim jest, jakie są Jego drogi, którymi będzie prowadził Izraela, który jest ludem otwartym karku, tak jak i my. I pamiętaj, ile razy jesteśmy tak uparci. Mamy czoło jak kamień, które po prostu nie potrafi kochać, nie potrafi się ukorzyć przed drugim. Jesteśmy dumni i nie chcemy zgiąć naszą głowę przed drugim. Nie chcemy prosić o przebaczenie. Tak trudno nam przebaczyć. Jesteśmy uparci, zawzięci, ale Bóg wtedy objawia, że pójdzie ze swoim ludem i wtedy objawia taką rzecz, które jest takie jedno słowo, które zawsze budzi wątpliwości, bo mówi, że będzie okazywał łaskę do tysiącznego pokolenia i będzie karał występki do czwartego pokolenia. I to jest właśnie to, że nasze grzechy, owszem, odciskają się na naszych dzieciach, na dzieciach naszych dzieci, na dzieciach naszych dzieci, naszych dzieci, ale do czwartego pokolenia, że one nie jesteśmy skazani na to, że błędy, które popełniamy względem naszych dzieci, będą trwały wiecznie, wprowadzą ich na tory, z których nie będą mogli wrócić, że zostali skazani poprzez nasze złe postępowanie, nasze nieprawości. To, że nasze dzieci często widzą na przykład, jak kłócimy się, nie? W małżeństwach, a tak rzadko widzą, jak sobie nawzajem przebaczamy.
Owszem, prawdą jest, że najlepiej by było, gdyby dzieci nie widziały tej ostrej wymiany zdań. Najlepiej się kłócić poza ich oczyma, bo to narusza ich poczucie bezpieczeństwa. Zaczynają wątpić, czy miłość istnieje, kiedy widzą eskalację, nie wiem, jakiejś agresji, gniewu. A wiemy, że potrafimy być bezwzględni względem siebie. Potrafimy ranić się, bo znamy się bardzo dobrze i wiemy, jakie słowo najbardziej zrani drugą osobę. Owszem, najlepiej, ale wiemy, że nie zawsze nam to wychodzi. Dlatego, że kiedy człowiek wybucha, to nie dlatego, że chce, tylko że dlatego, że puszczają te, nie wiem, granice, jakieś te mury, które budujemy, te nasze dobre zachowanie, że to puszcza wszystko i wtedy leci ta lawina czasami słów bardzo dotkliwych, raniących. Ale to nie jest problem. Trochę jest, ale największy problem jest taki, że potem wobec dzieci, które słyszały tą eskalację agresji, nie potrafimy sobie nawzajem przebaczyć, nie potrafimy powiedzieć przepraszam, przebaczam ci, nie potrafimy się okazać sobie czułość, które pokazuje, co naprawdę w małżeństwie jest ważne. Małżeństwo nie jest zbudowane na tym, że sobie nawzajem nic złego nie robimy, prawda? Bo to jest niemożliwe, że nic złego nie powiemy na drugą osobę, że nie okażemy braku szacunku. To jest niemożliwe. Ale możliwa jest jedna rzecz, że słońce nie będzie zachodzić nad naszym gniewem, że kiedy będzie zbliżać się wieczór, będziemy sobie w stanie przebaczyć. Prawdziwe małżeństwo jest zbudowane na przebaczeniu. I to jest coś, co Bóg mówi, że ta łaska będzie do tysiącznego pokolenia. Jego miłość, Jego wierność jest zawsze. Owszem, grzechy pozostawiają rany, ale Pan Bóg jest tym, który leczy. I nasze życie ma znaczenie. To wszystko, co się dzieje dzisiaj w naszym życiu, ma znaczenie. Jak patrzymy się na historię zbawienia, to widzimy, że zawsze w Adwencie czytamy rodowód Chrystusa, prawda? I pojawiają się tam niesamowicie dzielne kobiety. Niesamowicie dzielne kobiety. Kobiety, które wykazują taką wierność wobec prawa, taką czułość, mają w sobie taką empatię względem drugiego człowieka, że Pan Bóg poprzez nich, które są postawione w trudnych momentach, prowadzi dalej historię. Jest słynna Tamar, która uczy Judę wyznawać swoje grzechy. Juda, który dał takie wobec nienawiści braci do Józefa, on poddał taki pomysł, żeby go sprzedać w niewolę. Ale potem dzięki Tamar całej historii, nie będę wam opowiadał, zapraszam was, to jest 37 rozdział Księgi Rodzaju, dzięki temu wydarzeniu Tamar, kobieta, która nie pochodzi z Izraela, jest obca. Dzięki niej Juda uczy się wyznawać swoje grzechy. I dzięki temu, że Tamar nauczyła Judę wyznawać grzechy, historia zbawienia idzie dalej poprzez Judę. Juda jest dziadkiem Dawida, który kiedy zgrzeszył z Batrzebą, otrzymuje przebaczenie. Wiecie dlaczego? Dlatego, że były te wydarzenia w historii zbawienia. Był Juda, który nauczył się wyznawać grzechu. On sam, jako król wobec proroka, który go napomina, mówi: Hatati, zgrzeszyłem wobec Boga. Nie usprawiedliwia się, bo nauczył się tego. Bo wszystkie wydarzenia, wiecie, w naszym życiu mają znaczenie. Jeżeli dzisiaj w naszym życiu będziemy to czynić, nawet jeżeli będą się działy rzeczy trudne, nawet jeżeli dojdzie do zdrad, nawet jeżeli dojdzie do eskalacji agresji, nawet kiedy padną słowa, które wydają nam się przekreślać wszystko, nawet jeżeli dzisiaj stracimy nadzieję, ale będziemy mieli odwagę powiedzieć: zgrzeszyłem, hatati. To jest po hebrajsku, pięknie to brzmi, nie? Hatati, zgrzeszyłem. I prosić o przebaczenie. To nawet jeżeli nasze dzieci dzisiaj noszą rany tych rozdarć, które są w małżeństwie,
nauczą się tego, jeżeli nawet nie dzisiaj, nie jutro, nie za 2 lata, to w pewnym momencie to wyda owoc. Historia jest święta. Te drobne gesty życzliwości, które Rut wnosi w życie też Dawida, swojego praprawnuka, kiedy jest życzliwa swojej teściowej, kiedy idzie razem z nią, nie opuszcza ją. Ja myślę, to są dobre słowa. Wiemy, jakie są trudne relacje między synową i teściową, prawda? Czasami są takie momenty, kiedy wydaje nam się, że najwyższy czas zerwać relację z teściową, która jest trudna. Ale być wiernym, okazywać życzliwość, te drobne gesty życzliwości, kiedy jesteśmy w stanie słuchać po raz tysięczny tej samej opowieści, albo kiedy jesteśmy w stanie, nie odpowiadając jakąś agresją, słuchać może nawet wyrzutów, które przychodzą ze strony teściowej. Te drobne gesty życzliwości sprawiają, że Dawid ma serce miękkie i wobec swojego własnego syna, który nastaje na niego, chce go pozbawić tronu, chce go zabić, upokarza go publicznie. On nie chce jego śmierci, tylko mówi: oszczędźcie mojego syna Absaloma, oszczędźcie go. Wiecie, wszystko w naszym życiu ma znaczenie i to dzisiaj, to święto Joachima i Anny o tym mówi. Rahab, która w Jerychu ukrywa zwiadowców, która jest też w tej genealogii Chrystusa i króla Dawida, która potrafi ukrywać, to jest też niesamowita rzecz, nie? Umieć usprawiedliwiać. Ona uczy też Dawida usprawiedliwić. To w pewnym momencie wraca. Wszystkie momenty, kiedy nam się wydaje, że może trzeba wreszcie powiedzieć prawdę, kiedy coś się dzieje w małżeństwie albo w rodzinie, obnażyć. Prawda was wyzwoli, to znaczy rzucić prawdę w oczy tak, że drugiego zabije, nie? Tak myślimy często. Ale umieć ukrywać, umieć usprawiedliwiać, to wszystko wraca. Dzisiaj to słowo bardzo piękne mówi, to wszystko jest w ręku Boga. Bóg prowadzi, do tysiącznego pokolenia okazuje łaskę. Każe do 4, owszem. Te wszystkie nasze grzechy powodują to, że nasze dzieci idą drogami innymi niż my, bo nie chcą być tacy jak my, buntują się, sprzeciwiają się, bo dzieci widzą tą różnicę między tym, co mówimy, a jak postępujemy. Ale Bóg jest wierny. Bóg, który powiedział amen tu przed ołtarzem. Także na to słowo, czy chcemy przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym obdarzy was Bóg. Jeżeli powiedzieliśmy tak, to Bóg słyszy to. Mówi: dobrze, to ja ci pomogę. Bóg Wszechmogący będzie pomagał. Jego duch będzie spoczywał, tak jak mówi dzisiejszy psalm. Duch Święty spoczywał na nich. Bo taka jest prawda o naszym życiu. Nie jesteśmy sami. I nawet jeżeli nasze życie jest chaosem, jak mówi Księga Rodzaju, pierwsze wersety, to nad tym chaosem unosi się Duch Boga Wszechmogącego, który z chaosu stwarza. To jest taka dobra nowina, która przychodzi. I także dzisiaj ta dobra nowina przychodzi w Chrystusie, który przychodzi do nas, wydając się za nas, kochając nas do końca. Oby to słowo dzisiaj otworzyło nam przestrzenie nadziei.